to są Wojena, 23 stycznia 2023 roku. Wczoraj w Białej Podlaskiej na kościele świętej Anny została odsłonięta niniejsza tablica poświęcona osobie Aleksandra Szaniewskiego, wojskowego naczelnika powiatu bjarskiego powstania styczniowego. Jadąc do Sycyny, blisko tej miejscowości znajduje się symboliczny grób. Byłem tam razem z moją żoną Agnieszką. Jest to miejsce, w którym właśnie zginął Aleksander Szaniewski. Natomiast jego ciało spoczywa tutaj w podziemiach tej świątyni. Tak? I tutaj, skoro jesteśmy, przejdźmy proszę jeszcze lekko w bok. Kolejna ciekawa, starsza już tablica, ale również związana z powstaniem styczniowym, jako że prześladowania unitów południowo-podlaskich miały miejsce zaraz po upadku powstania styczniowego, tak? Bohaterskim unitom podlaskim, którzy w latach 1874-1905 przychodzili do tego kościoła, by umocnić swoją wiarę i w niej trwać. Oczywiście te prześladowania zaczęły się zaraz po upadku powstania styczniowego, nie tylko na Podlasiu Południowym, ale również na tym Podlasiu Północnym, możemy powiedzieć na Białostoczyźnie, gdzie był zabór rosyjski. Tutaj było Królestwo Polskie, z tym, że tam należy zaznaczyć, te prześladowania dotknęły unitów będących w 1864 roku urzędowo wyznania prawosławnego, dlatego że tam Unia Brzeska została skasowana. Kościół uniński został przyłączony do kościoła prawosławnego w 1839 roku na mocy postanowień Synodu Połockiego, tak? Natomiast tutaj również na południowym Podlasiu prześladowania się zaczynają w 1864 roku, trwają. Natomiast nasilenie to są te lata, związane jest to z kasacją unickiej diecezji chełmskiej, i najbardziej taki znany, znamienny przykład to jest właśnie przykład męczenników w Pratolinie, których tutaj beatyfikacja przez Ojca Świętego Jana Pawła II była możliwa dzięki obszernej dokumentacji. Natomiast tych miejsc, prawda, męczeństwa jest dużo więcej, prawda, chociażby wspomnieć Witulin blisko Białej Podlaskiej, chociażby wspomnieć Cicibór Duży, tak, i inne wsie, tak, Konstantynów Hołowczyce, tak, Łosice, tak, dobrze, tak, więc pamiętamy o powstaniu styczniowym, pamiętamy o unitach południowo-podlaskich, czy szerzej patrząc, bo na to trzeba starać się spoglądać, patrzeć całościowo, prawda, niżeli tylko przez pryzmat własnej wioseczki, własnej miejscowości, tak. A dzisiaj w diecezji siedleckiej jest wspomnienie. Tak, żona mądrze podpowiada, jest wspomnienie właśnie
męczenników pratolińskich, tak, męczenników południa pratolińskich, tak. O godzinie 11 była msza, tak, w Pratolinie, dlatego nie pojechaliśmy, tak. No ale będziemy tam kolejnym razem, tak, w inny dzień. Dobrze.